Prezydent jak chce, to niech i konia powoła na sędziego. Porwał tę staruszkę na wózku, żeby nie odpowiadać na niewygodne pytania. To jest naprawdę bełkot, panie prezydencie. Wstyd trochę. Kojarzycie na pewno takie memy z piesełem, który jeden jest taki wielki, napakowany, a drugi taki. To jak jest wywiad, to pan prezydent jest właśnie taki wielki i opowiada, że tutaj jest koniec praworządności, a kiedy jest spotkanie przy jednym stole z premierem Tuskiem, to jest dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie, współpraca miło i przyjemnie. Działo się w tym tygodniu, jak państwo widzieli, i o tym wszystkim będziemy rozmawiać już teraz. Magdalena Rigamonti, Onet.pl, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Patryk państwu. Michalski, Wirtualna Polska, dzień dobry. Dzień dobry. Ale jeżeli pozwolicie, to zacznijmy od informacji, którą przekazał Jan Grabiec, dotyczącą tego, że CBA weszło do Rządowego Centrum Legislacji w związku z audytem, który był przeprowadzany za działalność KPRM-u i RCL w latach 2015-2023. Już w maju premier Donald Tusk mówił o tym, że ówczesny szef KPRM, Krzysztof Szczucki, zatrudniał ludzi, którzy nie sprawowali funkcji żadnych. Nie dostawali pieniądze, mieli etaty, i to nie małe, tak, 900 tysięcy złotych. Pan Szczucki oczywiście zaprzecza, no niemniej sytuacja się rozwija. Czy teraz nastąpi waszym zdaniem, tak od ogółu do szczegółu, przyspieszenie tych tak zwanych rozliczeń? Bo rzeczywiście w tym tygodniu sporo. I pan Romanowski, o którym zaraz porozmawiamy, i teraz ta informacja o Rządowym Centrum Legislacji. Magda, jak uważasz? Ja myślę, że Donald Tusk i cała jego ekipa zdają sobie sprawę, że sporo ludzi było rozczarowanych. Ja myślę, że było takie wzajemne nakręcanie rozczarowanych, że tak wolno idzie, prawda? Że te komisje tak wolno pracują, że te rozliczenia, że tu sprawy praworządności są tak wolno rozliczane. I myślę, że teraz to przyspieszenie, chociaż tu z jednej strony mówi się o sezonie ogórkowym, wakacje idą, natomiast panowie i panie chyba z rządu, z partii koalicji rządzącej nie spoczną i będą rozliczać, więc nastąpi, tak. Nastąpi i będziemy widzieć konkretnych winnych, którzy będą, no nie wiem, czy od razu stawiani przed sądem, czy jakieś komisje w sprawie KPRM-u będą powoływane. Dzisiaj rozmawiałam rano z Tomaszem Zimochem, kiedyś dziennikarzem, komentatorem, tak, od drugą kadencję posłem, i on... Polski 2050, przypomnę. Polski 2050, i tu też ciekawe, o związkach partnerskich pewnie będziemy rozmawiać, ale... Będziemy, tak, oczywiście. Tak, tak. Ale on z kolei mówi, że dopóki nie zostanie zrobiony porządek w KRS-ie, czyli w takim jądrze praworządności, to wszystko inne to są sprawy poboczne, że tutaj trzeba zrobić... Ja się trochę z tym zgadzam. Ale nie praworządności. No właśnie, albo nie... jeśli się tego nie zrobi, to za każdym razem będą wyłazić różne sprawy. Wrócimy, bo o KRS-ie też porozmawiamy. Ale myślę, że przyspieszenie nastąpi. A propos tego, to ja... Nie będzie, oczywiście, to na pewno. Tylko mówię, że może trzeba było taką... Jakiej KPRM-u. A, w tym sensie, okej. Okay. Komisji w ogóle śledczych uważam, że nie będzie, jeśli kiedykolwiek to dotycząca Orlenu, ale myślę, że nie w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o przyspieszenie, to uważam, że ono będzie, co wynika z kilku rzeczy, między innymi z tego, że minęło pół roku. Jeśli te audyty rzeczywiście trwały, no to trzeba pokazać, co się do tej pory zgromadziło. Po drugie, też jest tak, że koalicja rządząca ma świadomość, że jeśli podaruje i przymknie oko na to, co działo się w takich instytucjach, choćby jak RCL, to Prawo i Sprawiedliwość będzie to wykorzystywało. Już zresztą jest takie puszczanie oka do elektoratu PiS-u, że zobaczcie, jakby coś mieli, no to przecież wreszcie by z czymś wyszli. A tak cały czas o tym mówią i mówią, i nic się nie dzieje. I trochę też tak jest, że to, pamiętasz, czy to się okaże... Pamiętasz z mównicy Zbigniewa Ziobry, tak? Dawno temu już, tak? Jeśli coś na mnie macie, próbowaliście wtedy za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. To się teraz, nie udało. To się tak. nie udało. Teraz róbcie. No co dlatego chcecie, muszą macie mieć mnie, świadomość tego. I tak mi nic nie zrobicie, tak mów, trochę parafrazując. Muszą mieć tego świadomość, że jeśli nie będą konsekwentni, no to się odbije przeciwko nim. I to będzie też test dla koalicji rządzącej, czy rzeczywiście te zarzuty medialne, czy one się obronią. Bo jeśli się okaże po jakimś czasie, że 70, 80, 90% tych spraw upadnie, no to będzie porażka, bo ludzie następnym razem nie zareagują na te wezwania. I to jest klucz całego problemu, bo ludzie irytują się, że to trwa długo, ale musi trwać długo, żeby później nie można było podać w wątpliwość pracy prokuratorów. No bo jeżeli będzie na chybcika wszystko
ogarniane w tej kwestii. Zarzuty będą stawiane bardzo szybko, bez dokładnego sprawdzenia, przemyślenia i tak dalej. No to jest duże ryzyko, że będą później podważane przez prawników, polityków Prawa i Sprawiedliwości. To więc to musi potrwać. Ale też jest tak, że tak naprawdę to będzie ostateczny test na to, czy chodzi o gonienie króliczka, czy o złapanie go, bo nawet jeśli politykom chodzi o gonienie, to elektoratowi chodzi o złapanie. I nawet jeśli to będzie mniej przypadków, no bo też nie oszukujmy się, to nie jest tak, że wszyscy politycy, wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości skończą za kratami, bo tak nie będzie, więc nie ma co pompować tego balona oczekiwań. Natomiast jest naprawdę właściwie w każdej instytucji, gdzie Prawo i Sprawiedliwość miało na tym rękę, są nieprawidłowości. Dzisiaj przed południem Lasy Państwowe poinformują o kolejnej liście zawiadomień do prokuratury. Dzisiaj u mnie w programie Miłosz Motyka mówił o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie też poinformował, były fikcyjne etaty. Ludzie zatrudniani nie pojawiali się. Etaty to jest dość często spotykana historia. Ale pamiętajmy, że jest przecież raport NIK-u na temat MON-u. Ten raport nie jest całkowicie ujawniony. Nie jest ujawniony, bo myślę, że opinia publiczna mogłaby wpaść w panikę, co się wydarzyło w tych latach 2015-2023. Tymczasem minister Błaszczak z nienaganną grzywką próbuje rugać obecną władzę i jej działania w Ministerstwie Obrony Narodowej. To jest niezły lot nad kukułczym gniazdem. Ja chciałam powiedzieć, mogę zrobić małe lokowanie produktu, ale nie swojego, bo wczoraj widziałam układkę książki Edyty Rzemły z dziennikarki mojej koleżanki z Onetu, specjalistki od armii, od wojskowości. I ona za chwilę, bo już w sierpniu wydaje książkę o tych wewnętrznej sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej, o tym, na czym my stoimy, jak wygląda nasze bezpieczeństwo, więc... Strach się bać pewnie odrobinę. Bardzo, bardzo istotne. Słuchaj, Patryk, ty masz takie poczucie, że obecnemu rządowi bardziej zależy na gonieniu króliczka niż złapaniu, bo wyczułam taką sugestię, ale nie wiem, czy słusznie. Nie, ja uważam, że dla polityków to zawsze jest wygodne w momencie, kiedy są jakieś tematy, które budzą kontrowersje, takie jak związki partnerskie. Można z jednej strony prowadzić te dyskusje, a za chwilę powiedzieć, chociaż ja nie rozumiem, dlaczego ten temat budzi kontrowersje. Natomiast można zawsze powiedzieć, zobaczcie, tu jest afera i nagle mimowolnie ta uwaga jest przekierowywana. Ja nie uważam, że ogólnie całej koalicji zależy wyłącznie na gonieniu króliczka, a nie na złapaniu, ale politykom w swojej masie tak, no bo to jest też pomysł trochę na to, w jaki sposób pokazać tę opowieść, w którą Polacy uwierzyli, idąc do wyborów 15 października. Mnóstwo ludzi miało już dość. Mówili, że nie może być tak, że te pieniądze, na które my się wszyscy składamy, są po prostu kradzione, wyprowadzane. Bo tyle, ile mieliśmy tych raportów, doniesień medialnych, informacji, o czym pisał Onet, Wirtualna Polska, TVN, wszystkie media, tego był ogrom. Pamiętacie, były takie dni, że nie nadążaliśmy... Zresztą dlatego zwracać na to uwagę, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak zwana inflacja afer spowodowała, że ludzie przestali już mieć w ogóle wyczucie na to. Ale kamo, poszli jednak do wyborów 75%. A to prawda. Więc do tego momentu jeszcze inflacja afer nie przeszkadzała. Zaczęła przeszkadzać przy wyborach samorządowych i zaczęła przeszkadzać teraz przy wyborach europejskich. I o tym musimy mówić. I to, o czym trochę się zgadzam z Szymonem Hołownią, o tym, że to nagromadzenie wyborów spowodowało, że nam się odechciało po prostu, nam, społeczeństwu, nam, obywatelom, co też świadczy, jak jesteśmy słabo wyedukowani, jeśli chodzi o taką edukację obywatelską, taką tożsamość obywatelską. No tak, patriotyzm po prostu, bo ja myślę, że tutaj możemy używać tych wielkich absolutnie, przy okazji wyborów jak najbardziej tak. Wiecie, o czym sobie myślę, że jeśli ktoś naprawdę chce tych rozliczeń, to powinien śledzić wiarygodnych autorów i autorki, bo na przykład sprawa Funduszu Sprawiedliwości była opisana już ładnych kilka lat temu, na przykład przez Sebastiana Klauzińskiego w OKO.press, obecnie dziennikarza TVN24. I to, o czym my teraz oficjalnie dowiadujemy się z komunikatów prokuratury, on pokazywał, pokazywał to lata temu. Więc jeśli ktoś na serio oczekuje rozliczeń, to pomijam, oczywiście politycy też o tym mówią, natomiast śledźcie uważnie autorki, jakościowe autorów, dziennikarstwo, którzy po prostu to pokazują. Dokładnie. Słuchajcie, w jak potężnych tarapatach jest były wiceminister sprawiedliwości, pan Romanowski? Jakbyście mieli ocenić. Wielkich. Myślę, że nikt w suwerennej Polsce tak się nie boi jak Marcin Romanowski, bo on był osobą, która podejmowała decyzje, on miał kompetencje, miał mandat do tego, żeby te decyzje podejmować. Oczywiście, że mandat od Zbigniewa Ziobry. Zbigniewa Ziobry nie ma teraz w przestrzeni publicznej, bo jest chory,
życzymy wszyscy powrotu do zdrowia, no ale bez tego mandatu, bez tego rób, możesz robić, Romanowski nie zrobiłby nic. Mm-hmm. Więc, no, ale to nie zdejmuje z niego odpowiedzialności. Ale ja nie zdejmuję żadnej odpowiedzialności. Tak, ja nie zdejmuję odpowiedzialności za żadnego polityka i za jego działania. Może jest ktoś tutaj wśród widzów, kto jeszcze nie przyswoił tej wiedzy, warto. To jest 11 zarzutów. W tym, drodzy Państwo, współuczestniczenie czy działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Mówimy o byłym wiceministrze sprawiedliwości. To znaczy, ja wiem, że to pytanie znowu jest naiwne, pewne odpowiedzi są truizmem, ale znaczy, w jakim państwie my żyliśmy? Ale, bo mi się to cały czas w głowie nie mieści. No ale tutaj wiceminister sprawiedliwości, zobaczcie, co się wydarzyło z panem Mikołajem Pawlakiem. Mikołaj Pawlak, tak naprawdę współtwórca Funduszu Sprawiedliwości, tak. Człowiek Zbigniewa Dostał Ziobry. Dostał nominację sędziowską prezydenta wczoraj. Człowiek, który zajmował się, znaczy przeflancowany z Łodzi do Warszawy. Człowiek, który wcześniej przecież zajmował się, no zgadnijcie czym, tak zwanymi rozwodami watykańskimi. Nagle zajmuje się Funduszem Sprawiedliwości, skompromitowany absolutnie jako rzecznik praw dziecka. Ja powtarzam to jak mantrę, ale naprawdę zerknijcie Państwo do tego, co robił i pisał Michał Janczura, dziennikarz, nasz kolega z TOK FM, który zajmował się i pieczą zastępczą, i tragedią dzieci w różnych wymiarach, i naprawdę chciał współpracować z panem Mikołajem Pawlakiem. Pisał do niego, prosił o sprawdzenie różnych rzeczy. Nigdy nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Nigdy. Pan Mikołaj Pawlak mówił o tym wywiadzie u mnie w Dzienniku w Gazecie Prawnej, że klaps to nie jest żadna kara. Tak, żadna przypominałam o tym wczoraj zresztą. Tak, i ten człowiek teraz mówił, zostanie... że edukatorzy seksualni podają leki zmieniające płeć dzieciom. Tak. Ścigał dyrektorów szkół przyjaznych środowiskom LGBTQ+. Kto był sterującym tym ramieniem? Rozbójnik dziecięcy, a nie rzecznik praw dziecka. Kto był sterującym tym ramieniem? Ordo Iuris, bo pamiętajmy, że Ordo Iuris robił takie trochę, nie, muszę być bardzo ostrożna, bo tam są sami prawnicy, ale przygotował tak zwane raporty na temat, jak strasznie dzieje się w polskich szkołach pod względem właśnie wchodzenia tych strasznych fundacji, tej edukacji seksualnej. To jest polityk seksualny. W drodze, to nie ma co się oszukiwać, ale bo to jest człowiek. Teraz, ale on teraz wchodzi, on teraz został mianowany przez prezydenta Dudę, sędzią w Skierniewicach. Ale zobaczcie, jak prezydentowi puściły też już wszelkie granice na końcu tej kadencji. Jeśli pozwolisz, oddaję ci zaraz głos, tylko cytat z prezydenta dzisiaj. Pytany był o Mikołaja Pawlaka i powiedział rzecz następującą. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że każdemu mogą być postawione jakieś zarzuty. Jeżeli ktoś ich nie ma, to według przepisów odnoszących się do powoływania sędziów nic nie stoi na przeszkodzie, aby tym sędzią został. Podjąłem taką decyzję, bo uważam, że pan Mikołaj Pawlak ma odpowiednie kwalifikacje, jest uczciwy i rzetelny. Podpisano Andrzej Duda. Andrzej Duda po prostu, proszę obiecałam Państwa. Głos Patrykowi. Przepraszam, Magda, proszę. Ale nie, oddaję. W takim razie... Oddaję starszemu koledze. Chodzi mi tylko o to, że prezydent jak chce, to niech i konia powoła na sędziego, bo tak skoro tak może... Naprawdę. No naprawdę, myślę, że więcej byłoby... Pożytku. Chciałbym powiedzieć, że byłoby mniej wątpliwości co do dokonań z przeszłości w przypadku takiego powołania, niż mamy do czynienia z Mikołajem Pawlakiem. To jest człowiek, który ostatnio wypisywał na Twitterze, trochę tak jak polityczny hejter, płaczki od Szymusia to było do polityków Polski 2050, platfusy to do polityków Platformy Obywatelskiej. To jest człowiek, który stwarzał wrażenie, że osoby LGBT mają cokolwiek wspólnego z pedofilią, bo... Sugerował to wprost dość, tak, Patryk. No to nie, tak, nie, no tak. Nie ukrywajmy, no, tak. Bo zalecił akurat kontrolę pod tym kątem, ale ja nie zapomnę jednej sceny i muszę o tym opowiedzieć. W sierpniu ubiegłego roku, kiedy wiadomo było, że kończy się już jego misja, Mikołaj Pawlak był w Sejmie. Była jakaś wystawa, w której brał udział. Po tej wystawie specjalnie czekałem, aż się zakończy. Podszedłem, przywitałem się. Chciałem zadać pytanie właśnie o te kontrole w szkołach. Mhm. Mikołaj Pawlak zaczął ze mną rozmowę, po czym jak pytanie mu się nie spodobało, to podszedł do starszej pani, myślę, że po 70, po 80 nawet, na wózku i nagle zaczął przed kamerą udawać, że on przez cały czas oprowadzał ją po tej wystawie. Nie wierzę. I wrzuciłem ten filmik, jest w moich mediach społecznościowych. Mówi, to możemy pójdziemy na drugą stronę.
próbując stworzyć takie wrażenie, że to ja wyrywam go od oprowadzania starszej pani, zapewne zasłużonej, ale na szczęście wszystko się nagrało. I to widać, pokazuje, z kim mamy do czynienia. Po prostu uciekał i porwał tę staruszkę na wózku, żeby nie odpowiadać na niewygodne pytania. No właśnie. Słuchaj... No tak, tylko że to, co zacytowałaś pana prezydenta Dudę, no ja pamiętam, nie tak dawno przecież komentowaliśmy jego wypowiedź na temat samolotów. No, no tak, niedługo coraz więcej ludzi będzie miało samoloty. Nie wiem, czy jeśli... ktoś z państwa już ma, czy jeszcze nie? No ja mam, Patryk, mamy, to przylecieliśmy samolotami. Tak. I mieliście gdzie zaparkować. Z Wolnej Polski Azonetu. My jesteśmy blisko siebie. Operacyjne portale, ale latamy samolotami. Bardzo nam się dobrze powodzi, proszę państwa. Natomiast, no, skoro on mówi takie rzeczy na temat pana Pawlaka, porównajmy to do tego, co powiedział o samolotach. No to jest naprawdę bełkot, panie prezydencie. Wstyd trochę i nie wiem, kto nacisnął na pana, mówiąc tym językiem takim... W które miejsce? Czy to ale był pan masterek, czy... bezkarność, bo przepraszam, ale jeśli mamy wątpliwości co do działalności Pawlaka jako dyrektora w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jest bohater, antybohater raportu NIK na temat Funduszu Sprawiedliwości. Było kupowanie jakichś amerykańskich samochodów, o czym mówiła nowa rzeczniczka praw dziecka, ma być zawiadomienie do prokuratury i prezydent nagle uznaje, że to jest człowiek nieskazitelnego charakteru, o nieposzlakowanej opinii, ale to może no, chodzi o ukrycie. Po prostu o mandat w momencie, kiedy ale będzie zasłonięcie się immunitetem. Tak, ale my nie możemy tutaj stawiać słowa może jednak. Ja no, uważam, że to że jest o to po prostu, chodzi, no. To właśnie o to chodzi, żeby uratować, uratować pana Pawlaka od odpowiedzialności karnej za swoje działania, za swoje zachowania, za swoje... Mówię z premedytacją zachowania, bo to, co właśnie robił jako rzecznik praw dziecka. Taki słoneczny prostu... patrol w wykonaniu pana prezydenta i rzucanie kół ratunkowych tym, którym jeszcze się rzucić da. Tylko pytanie, czy ktoś tam nie zrobi dziurki w tych kołach. Tylko my żyjemy w czasach takich, że gdybyśmy teraz wyszli stąd we trójkę i w okolicznym sklepie ukradli po batoniku, to byśmy zaraz zostali skazani. Natomiast człowiek, który... I PiS jeszcze by zrobił o nas konferencję prasową w Sejmie. Natomiast ten człowiek, który, wokół którego po prostu jest bardzo nieciekawie, zostaje powołany przez prezydenta. Tak, to jest smutne. Była kiedyś taka zasada. Mierny, bierny, ale wierny. Ale proszę państwa, no, rozmawiamy od lat o praworządności. W 2017 roku wielkie protesty w całej Polsce, w Warszawie, główne a propos wolnych sądów, takie było hasło. Teraz sędzią sądu w Skierniewicach, w dużym mieście, zostaje Mikołaj Pawlak, człowiek absolutnie skompromitowany. Jak to ma się do tego, w jakim kraju mamy żyć? No właśnie, i słuchajcie, i to jest potężny problem tego rządu, bo poziom... Użyłabym słowa, które brnę. Tak, które się nie nadaje do użycia o tej godzinie. Poziom wkurzenia, o może tak, przepraszam za potoczność sformułowania, sędziów, którzy przez te ostatnie lata walczyli o praworządność, jest, mam wrażenie, już niemierzalny. Oni cały czas mówią, że sytuacja z KRS-em jest absolutnie skandaliczna, przecież no... nie zostawili suchej nitki na tym projekcie ustawy o KRS-ie po poprawkach senackich. On gdzieś utknął w komisji. Prawdopodobnie do końca tej kadencji nie zostanie ruszony. No sprawa KRS-u zaczyna być naprawdę, no nie chcę powiedzieć gorącym kartoflem dla tego rządu, tylko raczej potężnym problemem dla tego rządu. Ale słyszę, że ma zostać jeszcze przed wakacjami. Tak, jednak. Ma zostać. Coś się mówimy zmieniło. O tych poprawkach senackich, tak. Zamówionych ekspertyzach. Teraz jest tak, że komisja to musi wybrać swojego przewodniczącego, przewodniczącą, bo Kamila Gasiuk-Pihowicz do Europarlamentu. I taki był też tego cel, nie oszukujmy się, polityczny. Zamówienie opinii, które trwało właśnie do okresu po wyborach, miało dać czas na to, żeby podjąć decyzję i Kamila Gasiuk-Pihowicz też myślę, że po prostu nie chciała podejmować tej decyzji, bo ona sama, tak myślę, tak czytam jej wypowiedzi, była przeciwko poprawkom Senatu. No i też ten ruch w sprawie Pawlaka pokazuje, że obawy sędziów są uzasadnione, bo oni mówią, ludzie tacy jak Pawlak będą mogli kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa. No ale żeby to było jeszcze bardziej zagmatwane, no to mamy przecież tę opinię Komisji Weneckiej, która znowu mówi, że nie można im wszystkim odebrać z góry tego uprawnienia do kandydowania, bo niektórzy sędziowie nie mieli w ogóle innej możliwości. Bo ci, którzy chcieli awansować, trochę podejmowali decyzje, ale ci, którzy kończyli szkołę, no to była jedyna droga przez lata, żeby zostać sędzią. Nie wiem, uważam, że nie będzie tutaj złotego środka i że zdecyduje czynnik polityczny. To znaczy, czy chcemy
tutaj dzielić włos na czworo, co spowoduje, że sędziowie będą przeciw, czy chcemy docisnąć gaz do dechy i wszystkich potraktować w ten sam sposób, ale obawiam się, że wtedy to ci... Prezydent weto, no to wiadomo. No tak, ale nawet zakładając przy innym prezydencie, że skończy się to tak, że ci neosędziowie będą pozywali Polskę i obawiam się, że... Będą mogli wygrywać. Że będą mogli wygrywać. Sytuacja tutaj to wtedy jest byłoby absolutnie kuriozalne. Mówiłem przy innym prezydencie, jakbyś Patryk zakładał, że te wybory prezydenckie przyszłoroczne będą na szkodę Prawa i Sprawiedliwości, a my takiej pewności nie mamy, absolutnie. Nie ma takiej pewności, bo tak naprawdę nie wiadomo, kto będzie kandydatem, czy to będzie Morawiecki, czy Szydło, czy ktoś inny. No na razie są w niełasce, ale to u prezesa szybko się zmienia. Ale no, pamiętajmy też, że jest ten front prezydencki, Mastalerek, Andrzej Duda i jeszcze kilku innych polityków, którzy mogą wspierać się pana Mateusza Morawieckiego w tej drodze do prezydentury. I pamiętajmy, on był premierem, miał bardzo dobre notowania, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ten elektorat. A ja uważam, że większe szanse by tu miała Beata Szydło, ale słuchajcie, o tym porozmawiamy za chwilę jeszcze. Natomiast on jest rozpoznawalny i będzie na pewno jeśli dojdzie do tego, będzie bardzo silnym kontrkandydatem. Tych jeśli wątków, Trzaskowskiego, to może Tuska. Tych wątków mamy. Nie, ja nie wierzę w ogóle w ten scenariusz. Absolutnie. Absolutnie uważam, że to jest w ogóle jakaś kosmiczna historia. Zresztą wszyscy szukają pracy dla Donalda Tuska. Już słyszałam, wszyscy słyszeliście ostatnio, że też miał walczyć o fotel szefa Komisji Europejskiej. Mam wrażenie, że wielu chce go wypchnąć tutaj. Mimo, że to było nierealne, to PiS nawet próbował podrzucać niektórym. Na szczęście się nie nagrał, nie nabrał. Spin był niesamowity. Na szefa NATO, wyobraźcie sobie. Tak, oczywiście. Ale słuchajcie, a propos pana prezydenta i premiera... Stanów Zjednoczonych. A propos prezydenta i premiera Tuska. Pan prezydent powiedział dzisiaj rzecz następującą. Bardzo was przepraszam, ale zapytam, co autor miał na myśli. Chociaż to karkołomne przedsięwzięcie odpowiedzieć. Uwaga. Pan Duda mówi tak. Wierzę, że Polska będzie nadal państwem demokratycznym, mimo tego, że rządzi tutaj premier Donald Tusk. A Polacy będą nadal mogli wybierać w uczciwych wyborach. No i co? No i tutaj rozumiem, że podszczypywanie następuje dalsze, ale tutaj dość wprost głowa państwa sugeruje, że premier chce zniszczyć demokrację w Polsce, premier Tusk, i doprowadzić do tego, żebyśmy nie mogli głosować w wolnych wyborach. Jak bardzo można się odkleić, kochani? Prezydent już powiedział, że przecież Polska jest krajem niepraworządnym. Mówi to prezydent, który sam wielokrotnie złamał konstytucję według swojego promotora, najwybitniejszych polskich prawników, i groził mu przez wiele lat. Mu jeszcze przez wiele lat to, że będzie musiał odpowiedzieć, kiedyś zmierzyć się z tymi zarzutami. Nie teraz, nie przy tej większości, ale o złamanie konstytucji. No, konstytucja nie jest z gumy i myślę, że prezydent naprawdę mógłby ciszej nad kwestią łamania praworządności, kiedy sam ma sobie tyle do zarzucenia. Słuchajcie, koledzy i koleżanko i kolego, redaktorstwo. Jest tak, że my w tym 2004 roku, wchodząc do Unii Europejskiej, a wcześniej biorąc udział w referendum, i mówiąc tak, chcemy wchodzić do Unii, bo większość jednak zagłosowała, zdecydowaliśmy się na to, że jesteśmy tak samo praworządnym i demokratycznym krajem, jak reszta krajów wspólnoty. To jest taki filar, ta demokracja i praworządność. Więc bez tego będziemy z Unii wychodzić. Jeśli Andrzej Duda będzie mówił takie rzeczy, to jest woda na młyn dla całej Konfederacji, dla prawicowych odłamów. No tak, zresztą to widać przy... O, no właśnie. Natomiast to, co robi Andrzej Duda, wracam do tego Mikołaja Pawlaka, bo naprawdę trochę mnie ta sprawa boli, powołując tego człowieka na sędziego w Skierniewicach, robiąc to, co zrobił z panem Kamińskim i Wąsikiem, a ta epopeja trwała dość długo, jak pamiętamy, jest naprawdę zupełnym zaprzeczeniem i demokracji, i praworządności. Więc wydaje mi się, że wstawiając imię i nazwisko Donald Tusk w tę wypowiedź Andrzeja Dudy, pan prezydent mówił o sobie. Dopóki Andrzej Duda będzie rządził w naszym kraju, będzie prezydentem naszego kraju, to istnieje ryzyko zachwiania tych zasad demokratycznych i praworządnych. I naprawdę mówię to bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Ja mam jednak wrażenie... Naprawdę, panie prezydencie, mógłby się pan powstrzymać od... Z jakiegoś powodu nie chce się powstrzymywać. Mam takie poczucie, poprawcie mnie, jeżeli ja się mylę, ale ja mam wrażenie, że prezydent eskaluje ten konflikt coraz mocniej. Znaczy, słów o Tusku jeszcze nie było. Pod tytułem, że mam nadzieję, że Polska pozostanie państwem demokratycznym, mimo że
jest tu Tusk. Znaczy expressis verbis nigdy nic takiego jeszcze nie powiedział. Kama, ale myślisz, że to jest tak, że to jest suflowane przez pana Mastalerka? Myślę, że tak. I to są, powiedz tak, bo będziemy napędzać ten konflikt. Kojarzycie na pewno takie memy z Piesełem, który jeden jest taki wielki, napakowany, a drugi taki. To jak jest wywiad, to pan prezydent jest właśnie taki wielki i opowiada, że tutaj jest koniec praworządności, a kiedy jest spotkanie przy jednym stole z premierem Tuskiem, to jest dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie, współpraca miło i przyjemne. Więc wydaje mi się, że pan prezydent zainspirowany... Bo tym jest Mastalerek, chyba wiceprezydent. To, też do czasu. Wydaje mi się, że to tak trochę właśnie. Dobrze, porzućmy wątek pana prezydenta już, bo dość tutaj zdominował nas, chociaż pewnie będziemy wracać, tak.